Miasto położone w południowo-wschodniej Polsce. Zostało założone w 1578 roku przez Adama Goreckiego, a prawo miejskie nadał król Stefan Batory. To prawie 500 lat fascynującej historii. Z naszym miastem kojarzy się przede wszystkim pieróg biłgorajski, zrobiony z kaszy gryczanej, ziemniaków i sera białego. Najlepiej smakuje z masłem na ciepło. Suka biłgorajska to staropolski instrument przypominający skrzypce. Konie biłgorajskie to małe zahartowane konie, nie potrzebujące stajni. I jak powiedział oświeceniowy poeta Ignacy Krasicki, zaszczyt jego wieloraki, sławne wsita i przetaki. A dla prawdziwych smakoszy żurawinówka na jesienne wieczory. Ale jest tu przede wszystkim najlepsza z najlepszych ZSBIO! Biłgoraju! Yeah! Znajduję się dzisiaj w bardzo ciekawym i malowniczym miejscu. Jest nią oczywiście Zagroda Sitarska, która znajduje się w mieście Biłgoraj. Znajduje się ona w dość specyficznym miejscu, ponieważ jest otoczona blokami z bodajże lat 80. A tutaj na pośrodku taka zagroda, w której można zakupić coś takiego. Jest to oczywiście sito. Nie mam pojęcia, jak zostało zrobione, ale moje koleżanki niedługo się dowiedzą, ponieważ przeprowadzą wywiad z panem Romanem. Mógłby nam pan opowiedzieć, jak wyglądał wyrób sit? Trzeba powiedzieć tak, że bezpośrednia okolica Biłgoraja to są tereny o ubogich glebach. Dlatego znaleziono inny sposób na przetrwanie i właśnie szukano zajęć pozarolniczych, jakbyśmy to dziś powiedzieli. Ponieważ tak, sąsiedztwo terenów stepowych Rosji carskiej dawało włosie, produkt do wyrobu sita. Tereny leśne dostarczały sosny, określonego gatunku sosny, która się dała dzielić równo według słojów. I z włosia wyrabiano siatki, z tego drewna sosnowego wyrabiano tak zwane łuby, czyli tę część oprawiającą sito. Był taki podział pracy. Kobiety tkały płócienka, mężczyźni oprawiali je i ruszali na wyprawy handlowe, żeby je sprzedać. A gdzie oni najczęściej wyruszali, w jakie miejsca? Zachodnią Europę opanowali zupełnie. Do Wysp Brytyjskich nie dotarli, ale do Skandynawii. A poza tym odbiorcą sit była głównie część wschodnia. Na przykład do Buchary, do Samarkandy. To są ogromne odległości. Oni docierali tam albo furmankami, wozami konnymi, albo później już koleją. Kiedy powstała zagroda? Zagroda Sitarsko-Biłgoraju wybudowano w 1810 roku, także już ma 109 lat. Także wybudował ją pan Andrzej Grabiński, jeden z możniejszych mieszkańców Biłgoraja, który również był sitarstwem, trudnił się sitarstwem i wybudował właśnie budynek mieszkalny i cały zespół budynków, które właśnie od tego, że stanowił pewną całość i służyły również do produkcji rolnej, do hodowli zwierząt, po prostu nazwane zostało zagrodą. Skąd taki pomysł na taką zagrodę? Tutaj już grono regionalistów na czele z panem Romanem Sokalem tutaj walczyło, żeby ten ocalały fragment Biłgoraja, który przez wieki nie uległ spaleniu, nie uległ zniszczeniu w 1939 roku. I z tych właśnie ocalałych domów, tych ponad 200-letnich budynków, wybrano właśnie tą zagrodę, bo stanowiła pewną jakby kompletność, pewien styl i wybudowana była jakby w jednym czasie. Kto przychodzi, to pyta się, dlaczego taki piękny skansen lokowano między bloki. No, ta zagroda jest in situ, czyli na miejscu. Tak jak ponad 200 lat wybudowano, tak tu stoi. Jak wygląda tradycja wyrobu sit? Kiedyś i dzisiaj, porównania?
Kiedy się w Biłgoraju zaczęło, to tak na dobrą sprawę nie wiadomo, ale już w XVIII wieku sitarze tworzyli tutaj bardzo mocny cech, cały związek. W XIX wieku z danych statystycznych to wynika, że prawie ponad 2000 było majstrów sitarskich, także Biłgoraj był jednym z czterech miast w XIX wieku najbogatszych, największych dochodach miast Lubelszczyzny i pod względem ludności też był w tej trójce, czwórce, zależy w którym momencie tego XIX wieku byśmy patrzyli. Początek XX wieku, zaczynają się problemy. Pierwsza wojna światowa, która trzykrotnie front walki przechodzą przez Biłgoraj, zniszczenia. Z pierwszą wojną światową związana rewolucja radziecka, czyli utrata rynku wschodniego, spowodowała pewien upadek sitarstwa w Biłgoraju. Również przemysł, rodzący się przemysł, duże młyny, na produkcję właśnie już sita stają się takie mniej potrzebne, mniej używane i ludzie zaczynają stąd wyjeżdżać za pracą. Dzisiaj też już mało która gospodyni używa sitka, a sitko w kuchni miało ważne znaczenie, nie tylko żeby oczyścić tą mąkę, ale przede wszystkim napowietrzyć. Dlatego to jest sekret babci, że jej pierogi są lepsze. Sitarze są do dzisiaj w Biłgorajach, jest niewielu, kilku, ale starym sposobem robią, może już bez włosia, tylko siatka druciana i plastikowa, ale te sita są do dziś dnia jeszcze produkowane w Biłgoraju.